Jak to jest płynąć jachtostopem? Czym w ogóle jest jachtostop? Ile pieniędzy potrzeba, żeby wyruszyć w taką podróż? Skąd pomysł na jachtostop? Odpowiedzi na te i inne pytania można było poznać w krośnieńskiej mediatece podczas spotkania z podróżnikiem Markiem Kramarczykiem, który opowiedział o swoich wodnych przygodach. Działa to na tej samej zasadzie co autostop faktycznie, tylko że zamiast samochodami poruszamy się na pokładzie jachtów przeważnie żaglowych. I różnica jest taka, że autostop jest zupełnie za darmo, no bo po prostu ktoś nas zabiera i podwozi kawałek, a przy jachtostopie jest troszkę inaczej, bo płyniemy w zamian za naszą pracę. Jachtostopem przez Karaiby i dalej przez Pacyfik to historia o wyprawie morskiej, w którą zabrał się człowiek nie mający nigdy wcześniej do czynienia z tego typu podróżami. Przed wejściem na statek nie wiedział nawet, czy cierpi na chorobę morską. Ja nigdy nie byłem wcześniej na jachcie i wyruszyłem w tą podróż mając chyba 1000 dolarów i nie wiedziałem, ile ona będzie trwała. Finalnie ta pierwsza to było 9 miesięcy i wtedy pływałem w ogóle tak po prostu jako członek załogi, nie zarabiając na tym. A po 1,5 roku to zmieniło się w pracę zawodową, no i potem już pływałem za pieniądze. Spotkanie z podróżnikiem było możliwe dzięki współpracy Centrum Artystyczno-Kulturalnego Zamek, Mediateki w Krośnie Odrzańskim oraz Stowarzyszenia Twórcze Horyzonty. W tym roku udało nam się pozyskać grant z Urzędu Marszałkowskiego, którego zadaniem jest właśnie realizowanie w różnych częściach naszego województwa takich cyklów spotkań z podróżnikami. I nawiązujemy współpracę, tak jak tutaj z Centrum Kultury Zamek, dlatego ta współpraca będzie, mam nadzieję, owocna. Seria bezpłatnych spotkań z podróżnikami czeka nie tylko w Krośnie Odrzańskim, ale także w wielu innych miastach. To są spotkania cykliczne, będziemy je Państwu proponować tutaj co miesiąc. Będą to opowieści podróżnicze, pierwsza z nich, tak jak przed chwilą można było usłyszeć Marka Kramarczyka. Okazuje się, że jachtostop to sposób podróżowania znany już od wieków. Jak się zgłębi w temat jachtostopu, on nie jest wcale taki młody. Generalnie w ten sposób ludzie pływali już od czasów Kolumba tak naprawdę. Teraz to przybrało taką nazwę jachtostopu i są porty, gdzie jest większa szansa na złapanie, są porty, gdzie raczej się nie złapie. Po prostu trzeba się zorientować w temacie i w zależności od tego, gdzie chcemy płynąć, udać się do odpowiedniego portu. Jachtostop. Jak to autostop? Nie zawsze uda się szybko złapać okazję na transport, choć w przypadku jachtostopu na taką szansę można czekać nawet miesiąc. A niespełna miesiąc pozostał do kolejnego spotkania z podróżnikiem w krośnieńskiej mediatece. W czwartek 21 października o godzinie 18 Łukasz Supergan zaprosi na opowieść pod tytułem Szlakiem Świętego Jakuba do Santiago de Compostela. Już dziś warto zaznaczyć sobie ten termin w kalendarzu.